Bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na parku trampolin i zrobimy sobie salto w tył. Ze mną są dwie przepiękne asystentki, które już są gotowe, rozgrzane, przygotowane, odpowiednio zmęczone, piękne i wariackie na tyle, żeby to salto dzisiaj wylądować. A czy wylądują? Zobaczymy potem. Pięć wskazówek. Zaczynam. Dobra. Asystentka numer jeden, przedstaw się do kamery i powiedz coś o sobie. Ja jestem Pamelka, co rapuje. Robię salto albo knuję. Będę zaraz w powietrzu latać. Co na to powie mój tata? Co powiesz, panie Zenku? Dzieje się. I asystentka numer dwa, Zuzanna. Mam jednak przypięty tutaj mikrofon, więc musimy zrobić szybką zmianę miejsc. No, wyszło. Cześć, jestem Zuzia i lubię ciastka. Zuzia, i jesteś robić? Trenero Vlog i ma challenge, żeby to salto wylądować. Także zobaczymy, czy wyląduje. Challenge accepted. Pierwszy element, który musimy ogarnąć, to przewrót w tył. Na pewno mieliście go już w szkole, ćwiczyliście na zajęciach wychowania fizycznego. Przypominam, w lekkim oparciu w przód odpychamy się w tył, hop, stawiamy ręce, góra. Teraz użyjmy asystentki do tego, by objaśnić wam szczegóły. Zuzanna. Żeby wykonać prawidłowo przewrót w tył, plecy są zaokrąglone, ramiona napięte, staramy się odpiąć i nie skakać podczas nagrywania. Dziękuję bardzo. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, odpychamy się w tył, ręce przy uszach, lądujemy. Super! Kolejnym elementem jest skok na plecy. Jakże prosty, ale zobaczmy, czy dziewczyny go ogarną. Skok na plecy, brzuch napięty, sylwetka leciutko zaokrąglona, kolana bierzemy na siebie i staramy się wrócić na nogi. Mamy! A jak już ogarniemy sobie skok na plecy na ziemi, to próbujemy... na ścianę. Dobra dziewczyny, sprawdzamy skok na plecy na ścianę. Wydaje się proste. Kolejnym etapem jest wymyk w tył, czyli tak jak robiliśmy przewrocik, tylko z doskoku. Dziewczyny, próbujemy. Po skoku na plecy nogi naciągamy na siebie na początek. Łatwiej nogi delikatnie rozdzielić, żeby nie uderzyć się kolanami w twarz i albo nie wybić zębów. Lecimy. Cia. Nie zawsze wychodzi. Próba numer dwa. Kolejnym etapem, ale nie ostatnim, bo ostatni będzie samodzielnie. Asekuracja. Stajemy z wyprostowaną sylwetką, ufamy osobie, która będzie nas asekurować. Rękę kładziemy na plecach, pięknie wyćwiczone plecki. Kładziemy rękę, można również złapać za ubranie, wtedy będziemy czuli się pewniej. Najlepiej umówić się na trzy podskoki, czyli jest raz, dwa, trzy i przy trzecim podskoku wykonujemy element końcowy. Podczas asekuracji ciągniemy za nogi, rękę trzymamy sztywno tak, żeby plecy nie leciały w dół, a osoba wykonująca mogła zrobić trochę góry. Dawaj. Raz, dwa, trzy. Nie zawsze wychodzi za pierwszym razem. Spróbujmy drugi raz. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Da się, da się. Kolejna próba, kolejna asystentka. Raz, dwa, trzy. Jak już wykonamy ten element z asekuracją, prawidłową asekuracją, ustaniemy, no to oczywiście przychodzimy na trampolinkę albo na twarde, jak jesteście hardkorami i próbujemy zrobić salto samemu. Najpierw czekamy, aż wszyscy opuszczą trampolinę, żebyśmy nie złamali karku. Dziękuję bardzo. A, i pamiętajcie, jeśli nie czujecie się pewnie, asekurujcie się do końca życia. Zabijecie. Okej, no to przejdźmy do salta w tył. Zamach w górę, chwytamy za kolana, rączki, hop. Możemy dołożyć obrót, pół obrotu. I na koniec salto w tył, kulone. Próbujemy wylądować. Salto w tył, oczywiście chodziło mi o ten końcowy element. Staramy się wyciągnąć ręce w górę, złapać za nogi, wylądować. Tyle, zobaczmy, czy dziewczyny ogarną. Raz, dwa, trzy, hop. I Zuzia, no co? Przyszła pora na ciebie! Zapraszamy! Zuzia, czy jesteś gotowa? Świetnie. Zuzia jeszcze nie robiła salta samemu. Nie. Dawaj, piąteczka. Ja liczę. Trzy.
trzy. Po pierwszym skoku jestem pełny optymizmu. Okej, i jedna, i druga. Ogarnęły salto w tył? Tak, coś tam ogarnęły, nie? Salto w tył generalnie jest bardzo prostym elementem, ale trzeba go pocisnąć. Myślę, że jak się skupicie i posłuchacie tego, co dzisiaj Wam pokazaliśmy, to ogarniecie nawet na jednej sesji treningowej bez problemu. Słuchajcie, subskrybujcie nasz kanał. Polecacie czy nie? Tak, tak. Polecam. Ja akurat prowadzę z Pamelą, ale z Zyzie też, nie? Generalnie. Łapki w górę, jak będzie dużo łapek, zasypiecie cały kanał, to będzie więcej takich filmików. Elo! Do pomocy mam dzisiaj ze sobą dwie asystentki. Pamela Stefanowicz i Zuzanna. Jak ty masz nawet, jak ty masz? Treneiro. Treneiro Flo. Czy kloc? Treneiro. W każdym razie pouczymy dziewczyny robić salta i zobaczymy, czy ogarną. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Dobra, idziemy do domu. Ziomek.